cześć, witajcie piraci widzowie w trzecim odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. I wiecie co, może od razu już się skierujemy do misji, żeby nie było, że ja się ociągam i ciągle robię tylko poboczne misje. Żeby była jakaś sprawiedliwość, to pójdę już po nową misję fabularną i zobaczymy, co się dalej będzie działo, bo już dalej nie znam fabuły tak naprawdę, więc wiecie. Wow. Okej, okay, może sobie dojść do gusianka, wskoczymy. O, proszę. Teraz tutaj. Tam byli ci jacyś nożownicy, ale na razie mnie są potrzebni. O, tu przy okazji sobie szantę zbierzemy. Szanta nasza. Szanta, dobra. Wow. Dogonimy ją? Zobaczymy, zobaczymy, czy nasz prędki Kenway zbierze szantę. Zebrał. Zanim skończymy zdanie, to on już to zdążył zebrać. Epicko. Tam widzę kolejną skrzynkę. Jest. Okej. Po skrzynkę to już mi się nie chce iść, bo to jest po drodze. A bliżej mam pewnie misję. A chciałbym od razu przejść do misji, więc misje to podstawy. O, tam mamy Suksiana. Zaraz sobie do niego wskoczymy. O, tu jeszcze jedna skrzyneczka. Nie, muszę zbierać. Bo jak nie zacznę zbierać itemów, to naprawdę będzie krucho. O, proszę. Tutaj bez problemu możemy sobie przeszukać. Okej, okay, i tutaj takie fajne przejście. Voila. Biegniemy już po misję. Zobaczymy, co się dalej będzie działo z naszym Kenwayem. O, tu nasz Steed czeka. A mój cukier? Sorry, ale ja cukru nie jadam. Staram się unikać poziomu cukru. Nie chcę cukrzycy dostać. Ty lepiej, Kenway, też uważaj. Okej, okay, zobaczymy, co się dalej będzie działo. Wow! Jak ci oko wypierdolili. O Jezu. Nieładnie. Aha! Super. To niósł ten cukier w poprzednim odcinku. Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit! No shit, right, tylko come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? Ne. What, in my drawers? We'll see what happens. Kurde, mamy tu problem, a ty się cukrem martwisz. Okej, okay, śledzimy ich. O! Zarąbiście, wzrok orła. A, to jest kolejna strona, kontynuuj. Okej. Okay. O, wróciło do nas. I teraz możemy chodzić za pomocą tej ścieżki. Jeszcze sobie wynieś. O, właśnie, zrobiłem prawidłowo. Wynająłem tancerki na ślepo. Dobra, rozproszenie. A tak, tak, rozproszenie ma być. Dobra, i udało się nam zrobić opcjonalną misję. Cel opcjonalny, coś takiego. Dobra. Okej, okay, no przecież dołączę do nich. Nie martw się. Okej. Okay. Nie zauważą mnie te debilki. Na szczęście. Dobra, wynajmiemy sobie kolejne tancerki. Dobra. Ale że jak? Co do cholery? O Boże. No i teraz uciekaj strażnikom. Zajebiście. Kurde no. To nie tak miało wyglądać, jakie gówno. Dobra. Jak znajdziemy gdzieś Stuksiana, to wiecie, zawsze jakoś tam może pomóc w jakikolwiek sposób. Okej. Okay. A czym czy te palanty mnie już znaleźli?
Okej, okay, czyli teraz mają problem ze znalezieniem mnie. To bardzo dobrze dla mnie wróży. Lub i nie. O o. Okej, śledzić ich dalej. Śledź strażników. Trochę przyspieszyli. Kurde. Cały czas mnie widzą. A to mnie denerwuje już. Dobra, śledzimy ich dalej. Widzę, że przyspieszyli. A sprint to oni mają dobry. Okej, śledzimy turniów. Łop. Dobra. A więc tak się bawicie. O o, o o. Wow. O kurde. A. Kurde. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Dobra, mamy już tutaj. Kurde, zaraz ich zgubię. Dobra. Dobra, cały czas mamy ich tutaj pod głębokim nadzorem. Ale lepiej, żebyśmy przyspieszyli, bo zaraz ich tu możemy pogubić. A tego bym nie chciał, żebym miał jakąś desynchronizację głupią. Okej. Kurde, gdzie oni zmierzają, te debile? To mnie zastanawia cały czas. Dobra. Śledzimy. Dobra, tam sobie biegają papatki. O o. Okej, dobra. Algum problema? Dobra. Teraz trzeba słuchać rozmowę, czyli to co jest było w Assassin's Creed trzecim w sumie. Dobra, chcę to podsłuchać już. Dobrze, że są te kurtyzany. Bo one ułatwiają nam życie w ten sposób. Dobra. Kapitan Mendoza, lol. Śmierdzi mi tym nazwiskiem. Wam to zaraz mogę sprzedać kopniaki. Co najwyżej. Kurde, gdzie te dekle zmierzają? Sorry, odjebało mi się. Jak to? O kurde. Czekaj, uważaj, uważaj. Bo już prawie byśmy byli wykryci. Oni coś tam pieprzą, ale szczerze, oni tylko o cukrze mówią. O niczym innym w sumie. A tu co się dzieje u diabła? Kurde. Tutaj trzeba będzie uratować, pa. I believe. You will see. Good lord. That big brute, your Captain Mendoza. Aha, chcą Mendozę powiesić. Chyba, czekaj. A nie, ten kolo, ten uzbrojony w topór to jest Mendoza. Tak, widzę go. Dobra. Śledźmy dalej, tym razem już tylko jednego. O, jest. I nasz opancerzony kapitan Mendoza. Który sobie tam poszedł, a my mamy śledzić dalej tego skorumpowanego Hiszpana. Bo widzę, że tam są Hiszpanie, mówią po hiszpańsku. Więc dla mnie są czyste, stuprocentowe Hiszpany. Dobra, już wiemy gdzie mamy iść, to najważniejsze. To najważniejsze. Dobra, widzę, że tu mamy kolejne towarzystwo. Dobra. Ukradnij klucz kapitanowi. Okej. Okej. Szybciutko, szybciutko. Mamy ukraść mu klucz. Fuck. Jeb. Dobra. Teraz zakradnij się do fortowego aresztu. Zajebiście. To brzmi dla moich uszu. Teraz możemy nawet jeszcze szantę złapać przy okazji. Jeśli to zrobimy, to będziemy zajebiści.
Dlatego zrobimy to jak najbardziej. Bo to tylko urozmaici naszą rozgrywkę. O, mamy tu nawet skrzynię do zabrania. Wow, wow. Jak zlagowało mnie ostro. Dobra, zbieraj, zbieraj skrzynię. Tu mamy jeszcze jedną. Tak, w czasie misji fabularnych też będziemy sobie co nieco zbierać, że po prostu gra nam się fajnie wydłużała. Oczywiście gry i tak będą trwać do pół godziny, znaczy odcinki. Więc to nawet nie ma o czym mówić, żebym ja wydłużał je jeszcze. Zbieraj to, zbieraj to. Wow. Dobra. Przynajmniej żeśmy uniknęli. Czekaj, no. Chodź tu. Zrobię ci krzywdę, wiem. Ale nie pozostawiłeś mi wyboru, Hiszpanie, dlatego skazałem cię na śmierć poprzez uduszenie. Innego wyboru nie miałem. Łop. Musimy uważać. Kurde. Nie. Cholera jasna. Brakowało nam tylko tego Hiszpana. Hiszpana, kurde, jaki jestem dobry. Dobra, uciekamy, uciekamy im. Nie ma czasu. Nie będziemy się, kurde, łajpić z takimi idiotami. Blagi. Dobra, widzę, że teraz Faja mnie szuka. Okej. Zajebiście. Myślę, że już tam wam się Mafia 2 wysłała, bo postanowiłem, że dzisiaj jednak będę wysyłać te 3 filmy, a nie jeden. Więc Assassin's Creed 4 codziennie u mnie 2 odcinki. Żebyście mieli co oglądać. Chwileczkę, tam chyba coś upadło. O. To są takie specjalne sztylety, nie takie to machołki jak to było w przypadku Connora. I po prostu tylko jedną można zebrać. O cholera, o cholera! Czekaj. Ja cię załatwię tak. No, come on. Yep. Jak go porządnie pocisnąłem. Dobra. Po bobandzie się przeleciał. Skok wiary. Pięknie. Jest to jakiś debil templariusz? Nie. Okej. Zbierzemy sobie kuferek. Takim oto kopnięciem. Okej. Po drabinie, no cóż. Lepiej, żeby nie ryzykować, to najlepszy sposób będzie wspinaczka po drabinie. Tu mamy drzewka, zarąbiście nie. Okej, i właśnie w tej chwili się musimy przedostać do fortowego aresztu. I najlepiej jakbyśmy to zrobili bez wykrycia, według po prostu mojej opcji. Jeszcze sobie odświeżymy tutaj punkt widokowy, bo widzę, że można odświeżyć go. To tak też zrobimy. Kurde. Okej. Widzę, że już nam to idzie dobrze. Okej. No, tu skocz. Doskonale. A teraz odświeżaj ten punkt. Okej, chyba już będzie z 15, tam 13 minut rozgrywki. Okej, mamy fortowy areszt. Okej, osy. Może tak skoczymy do wody. Wow. Jakżeś skoczył, takiego susa żeś zrobił, że to aż naprawdę miło było patrzeć. Ale teraz trzeba uważać. Zabijemy go lepiej, żeby nam się ten nie szwendał. A sztylet nam się jeszcze przyda. Okej, teraz idziemy sobie z tej strony. Okej. Już się dzieje, naprawdę. Epickość. Epickość. O kurde. O cholera. Dobra. No come on bitches. No chodź tu Hiszpanie. Zarobisz takiego łomota, że się nie pozbierasz. Tutaj. Po budka, o.
Kojarzę tego soundtracka, bo oglądałem wcześniejsze gameplaye Ubisofta. I nie wiedziałem, że już tak epicko się dzieje. Tu mamy pewnie kolejny manuskrypt. No, trochę złota i manuskrypt. Super. Okej. O, tam mamy skrzynkę. Warto tutaj trochę przeszukać tych rzeczy, bo to nam daje dużo. Niezwykle cenne profity. Bo w ten sposób się wzbogacamy. Ale też trzeba uważać, żeby nas wrogowie nie zauważyli, bo nie chciałbym wykrycia. To nie jest najlepsze, z tego co wiem. Zostać wykrytym, tak od razu. O! O! Dostałem achievementa, posiadaj 5000 tych reali. Miło mi naprawdę. Dobra, mamy tutaj ten fort aresztu. Tylko uważać trzeba teraz na Hiszpanów. Dlatego wolałbym unikać przemocy, jeśli łaska. Jeśli ten debil mi się odsunie. Chociaż nie wiem, jak to z nim będzie. Kurde, skoczyłbym sobie teraz tak, ale on pewnie mnie zauważy. Dlatego, żeby nie ryzykować, to zrobię co innego. O kurde, ten dekl to by mnie już prawie zauważył. Dobra. Zrobimy coś takiego zaraz. O ile nie zrobię głupiego błędu. Kurde, wiecie co? Boję się tak dziwnie chodzić. Okej. Spokojnie. Wow. Najlepiej bez zabijania. To się najbardziej płaca. Okej, otwieramy drzwi. No i udało nam się. Po cichu, bez wykrycia. Doskonała robota, Kenway. A to co znowu? Kolejna kostka. A bo to było to samo. Tylko wiecie, on to gdzieś zostawił. Albo ktoś to wziął. Spotkaj się ze Steedem Bonnetem. Dobra. Jebut! I chuj wam na imię. O kurde. Dobra, teraz się przyda nasze pływanie w ukryciu, które jest niezwykle perfekcyjne, jeżeli chodzi wam o ucieczkę. Tutaj widzę, że jest ten cały, no... A fragment Animusa, ale go chyba teraz nie zbiorę. Chyba, że czekajcie, mam taki plan. O kurde. Ach! Rażące lagi. Wow. Dobra. Nie. To chyba i tak nie da rady. Chociaż możemy spróbować to zebrać. A, dało się. Dało się jednak. To dobrze. Dobra, teraz płyniemy do naszego Steeda Bonneta. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo za ten czas. Wow. Myślałem, że doskoczę, ale... Okej, okay, niech będzie. Tam mamy naszego Steeda Bonneta. Jep, jep. Aha. I co dalej? Yo. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Aha, to był ten cukier. Oh, it's no great loss. I've got 30 of cargo here to make a profit on my trip. Aha. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados. To the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. No, I don't. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. A skąd wiesz? Not tawdry, liberated. No, właśnie. Doskonale mówisz. That would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father, I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. No, of course. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. Of course, he knows. Dobry. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough.
Dobra, mamy jeszcze gubernatora. O, misja zakończona. Wynajmij tancerki, bo cię strażników i unikaj walki. Co? A, no nie unikałem walki. Szkoda. Dobra, oceniam to wspomnienie na 4. Tak, lubię to. Okej, okay, dziękuję, nie ma za co. Okej, okay, no to kontynuujemy. Okej, okay, o, możemy teraz zwołać kuriera, jeśli zdążymy. O, kurier nam uciekł jednak. To było dziwne. Wow, dobra. To może jeszcze pozbieramy trochę tych pierdół i zakończymy odcinek, wiecie. Co misję? Będę sobie zbierał jakieś pierdoły, żebyście mogli po prostu patrzeć dalej, jak ja w to gram i nie musieli się nudzić zarazem. Zbierz 10 fragmentów animusa. Super. O, tu mamy skrzyneczkę. Teraz to wykop porządnie. Dziękuję, dziękuję. Okej. Okay. Gonimy Shantę. Szybko złapał ją. Odświeżymy sobie jeszcze punkcik widokowy, bo widzę go tutaj. Okej, okay, Shanty 5 na 7 w Hawanie. Okej, okay, poskaczemy sobie. O, kolejny achievement od Abstergo. Bardzo fajnie to zrobili, mnie się to generalnie podoba, bo to w końcu jak ma ręce i nogi. Wow, wow, wow. Jakoś dziwnie ten Edward skacze czasami. Zaraz. To jest sklep? Nie. Tu mamy sklep. A czym może sobie coś kupimy? Dobra. Coś sobie kupimy, bo mamy trochę złota. Zestawy mieczy. Francuskie miecze paradne, espada Anha. Uszkodzenie plus 1, ale nie dodaje nam prędkości ani kombinacji. To może sobie, czekajcie, tutaj jest słabsze. Tu mamy hiszpańskie, które nam nic nie dają. No to sobie kupimy tego espada Anha. Dobra, kupujemy sobie mieczyki. Nie ma sprawy. Co za amunicją? Amunicji jest full. A nie wiem co z tym gównem, bo ja widziałem to i nie wiem na co mi to jest. A to ja może będę miał już kupę kasy, to wtedy będę sobie kupował takie pierdoły. Póki co wolałbym naprawdę uważać z kasą. A takie dwa miecze, które teraz mam, to mi się przydały między innymi. Teraz sobie właśnie zbierzemy ten kuferek, jeśli nie zostaniemy rzecz jasna wykryci. Dobra. Okej. Okay. Po drabinie sobie po prostu zejdziemy. Tak po cichutku, bezszelestnie. Okej. Okay. Tam mamy te kuferki. Pięknie. Okej, os. Okej. Wow, prawie by nas zauważył. Nie, oszczędzimy go. Skoczymy sobie do siana. Pięknie, zgrabnie. A teraz spinamy się po chyba już 7 punkcie widokowym. Tak mi się wydaje, bo nie mam jeszcze co do tego pewności. Okej. Doskonale, Kenway, skacz. Skacz tak jak tylko potrafisz, najlepiej. I naprawdę nie zwracaj na siebie uwagi i na innych. Tylko po prostu wspinaj się po tym punkcie i nam się odświeżaj. Właśnie tego potrzebujemy najbardziej. Dobra, czeka punkt widokowy, aż go w końcu odświeżymy. Nie, klimatycznie jest, jak już na trzeci odcinek. Okej, okay, o. O, i mamy tam akurat misję. To właśnie w tą stronę będę sobie przechadzał, aby po prostu
zsynchronizować się z kolejnym punktem. O cholera. Już pewnie będzie jakaś wojna. No, już mamy wojnę. Kurde, co Rabadonia? Morda tam. O cholera. No stuksiana, cokolwiek, cokolwiek. O, po tym tam się schowam. Bo to działa. To też widzieliście w zerowym odcinku. Dobra, czekamy, aż Templariusz nam da spokój. Zbierzemy sobie po drodze Szantę, bo ją widzę tam. I wespniemy się na kolejny punkt widokowy. No ruchy, nie mamy całego dnia. Już, starczy. Starczy tego. Dobra. W dupsku już to mam. Idę po tą Szantę. Jak mi oczywiście to wyjdzie. Kurde. Chyba będę musiał tak sobie skoczyć. Okej, chwileczkę, tu kuferek jest. I o ile się nie mylę, mogę go zebrać spokojnie. Okej, kufereczek. Chwileczkę. Wow. Dobra, złap tą Szantę. Dobra. Jeśli zdołasz, bo nie każe ci tego zbierać do końca. Jak ci ucieknie, trudno. Kurde, Kenway. Co ty robisz? Wow. Nie no, niektóre Szanty będzie ciężko zebrać. Dobra. No i pewnie nam się nie uda. No i trudno. Odfrunęła, tak zwanie. Jeszcze uratujemy sobie pirata. Szant piratów, nie wiem. Bo tam widziałem, że można sobie teraz piratów uratować. Tu mamy jeszcze fragment Animusa. Sobie go też pozbieramy. Okej. Wow. Okej, piraci. Do bani. Zaraz tu was wspomożemy. Jeb. Oh yeah. Tak najlepiej zrobić. Wtedy nie ma problemów. Ej, spokojnie, obudź się. Użyłem tylko bomby dymnej. Nie masz się o co martwić. No, dobra. Okej. O, mamy jakieś zlecenie zabójstwa. Ale to może wespniemy się na punkt widokowy i zakończymy odcinek, bo widzę, że zaraz mi się czas skończy. Dobra, na ten punkt widokowy się wspinamy. No, Kenway, wspinaj się. Co ty robisz? Okej. Kenway, rób to, co trzeba. Wspinaj się na ten punkt widokowy i kończysz odcinek. Numer 3. Okej. Synchronizuj i kończysz. Drom. Coś mi się wydaje, że słońce będzie już zachodzić, bo taki jest już późny dzień. Okej. Tu już zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie trzeciego odcinka z Assassin's Creed 4. Widzę, że komentarze są dość pirackie, piracko-przygodowe. Widzę, że wam się jednak podoba to, że nagrywam Assassina. Jeżeli wam się spodobał trzeci odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Fruwaj, Kenway, fruwaj, jebut!